Hello, hello, witaj serdecznie. Dzisiaj, a może witajcie serdecznie, zacznę mówić w liczbie mnogiej. Dzisiaj filmik o tym, podzielę się tym, co dla mnie tak naprawdę oznacza rozwój duchowy, rozwój osobisty. Dlaczego tak głęboko w niego wierzę? Dlaczego jestem jego niesamowitym fanem i wciąż się rozwijam? Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej na ten temat, co sądzę i co uważam, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka Chwila Inspiracji. Dziś o tym, dlaczego warto się rozwijać. Zapraszam serdecznie. Osobiście uważam, że nie żyjemy w czasach, gdzie, nie wiem, mamy czegoś mało, niedostatecznie. Żyjemy w fenomenalnych czasach. Z całą pewnością możemy realizować się na wielu płaszczyznach. Lecz niestety uważam, że mamy jeden zasadniczy problem, że nie potrafimy tak naprawdę cieszyć się z tego, co mamy, nie potrafimy doceniać tego, w jakiej rzeczywistości egzystujemy. No i niestety myślimy zbyt dużo. Zbyt dużo kombinujemy, zbyt dużo problemów stwarzamy sami. Dlatego myślę, że wiem tak naprawdę, bo przetestowałam to na sobie, że cała wiedza nagromadzona przez niesamowitych ludzi na tym świecie, prekursorów rozwoju, prekursorów duchowości, jest niesamowita pod tym względem, że ona daje cały szereg narzędzi do tego, by zacząć w życiu dostrzegać te piękne rzeczy. Bo tu nie chodzi o to, że przeczytam książkę i po przeczytaniu tej książki nagle, nie wiem, wygrywam w totolotka i moje życie się zmienia, bo jestem arcybogaty i szczęśliwy. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak naprawdę otacza nas miliony rzeczy, elementów naszego życia, z których powinniśmy być mega szczęśliwi i niesamowicie wdzięczni, że je posiadamy. Natomiast nasz umysł, nasze przyzwyczajenia, nasze oczekiwania, przekazywany nam z dziada pradziada sposób na życie powoduje, że my nie dostrzegamy tak naprawdę tego wszystkiego, co czyni nasze życie pięknym. Także ja naprawdę czuję na dzień dzisiejszy rozwój, duchowość jako coś na zasadzie, że to mi ściąga klapki z oczu i ja wreszcie mogę dostrzec masę pięknych rzeczy w moim życiu. Nawet to, że wiecie, kiedyś na przykład spędzałam cały dzień, jak miałam wolne, w swoim mieszkaniu i roleta była spuszczona. Pomimo tego, że mam niesamowity widok ze swojego okna na park, pod koniec tego filmiku zrobię ujęcie, żebyście mieli, widzieli, o czym mówię tak naprawdę. No i teraz do czego zmierzam? Taka prosta rzecz. Piękny widok z okna, który daje mi masę energii, radości, w ogóle zieleń. Ten park w ogóle wygląda pięknie o każdej porze roku. Wiosna, lato, jesień, zima. I to jest taka prosta rzecz, że ja musiałam poczytać trochę Dalaj Lamy, poczytać troszeczkę Buddy, zrozumieć, czym jest tu i teraz. Musiałam zacząć być bardziej obecna. Musiałam zacząć praktykować więcej tak naprawdę nie przebywania w swoim umyśle, przestać interpretować rzeczywistość wiecznie przez pryzmat tego, co czuję, jakie są moje emocje w tym momencie, albo z czym rezonuję. I te wszystkie rzeczy, jak ja je zrozumiałam, najpierw ich mechanizm, bo to o to chodzi, że najpierw my je rozumiemy, że najpierw w ogóle dostrzegamy, że one są, te podstawowe rzeczy, które nami gdzieś tam kierują, rządzą podświadomie. Potem zaczynamy rozumieć ich mechanizm, a w kolejności już tam znacznie dalej jesteśmy w stanie nad nimi panować. A potem to już się robi nawyk, że nawet ja nie czuję, że ja muszę panować nad tym, że kontroluję myśli czy kontroluję emocje. To po prostu się dzieje. To jest jak wiązanie buta czy jak picie wody, kiedy jesteś spragniony. Dlatego te pewne aspekty, po tym jak one nastąpiły we mnie, spowodowały, że ja na dzień dzisiejszy, teraz, w tej chwili, na przykład pierwsze co robię, jak wstaję z łóżka, to odsłaniam roletę i
podziwiam widok z okna, bo to mi daje energię, to mi napawa szczęściem. Jestem niesamowicie wdzięczna, że na przykład mam taki widok. To jest banalne, to jest śmieszne, ale takie małe rzeczy, takie małe klocki, jak my je poskładamy, one są w stanie zbudować niesamowite rzeczy. Jeżeli na przykład my z każdego aspektu swojego życia potrafimy się cieszyć, jak widok, jak brzmienie na przykład piosenki. Kiedyś w ogóle nie zwracałam na to uwagi, dzisiaj na przykład wstaję i zanim idę do łazienki się umyć, zrobić makijaż czy umyć zęby, to puszczam sobie na przykład jakąś fajną pioseneczkę, jakąś, która ma fajne wibracje, fajną energię. Często to jest Beyoncé i Jay-Z na przykład, Bonnie Clyde, to jest coś, co jest takie, wiecie, płynące, fajne. No, ja uważam, że to jest niesamowita magia, że ja odkryłam takie malutkie, malusieńkie detale, które totalnie pomijałam w moim życiu i one powodują, że dzień jest po prostu fantastyczny. Każdy dzień jest fenomenalny, fajny i ja uwielbiam po prostu ten moment, tu i teraz. Nie zastanawiam się nad tym, że bardzo chciałabym za tydzień wyjechać na wakacje, czy za miesiąc, czy już żyję do wakacji, albo nie modlę się o to, żeby ten dzień się skończył. A kiedyś wiem, że tak było bardzo często, wspominam to gdzieś tam jeszcze czasami, że dzień się ledwo zaczął, a ja już chciałam, żeby on się skończył. To jest niesamowite. Więc to jest dla mnie chyba teraz najważniejsza geneza, najważniejsza przyczyna, może nie geneza, złego słowa użyłam, przyczyna tego, dlaczego warto jest się rozwijać, bo to nie chodzi o to, że spłynie na Ciebie jakaś łaska, nie wiadomo skąd, nie wiadomo co, magiczna. Nie, to chodzi o to, że Ty zaczniecie w końcu dostrzegać piękno we wszystkim, co Cię otacza. I to nie jest na tej zasadzie, że teraz Twoje życie jest szare, brzydkie. Ja uważam, że wszyscy ludzie, którzy są nieszczęśliwi, to wynika z tego, że oni po prostu noszą ciemne okulary mentalnie. I te ciemne okulary powodują, że nie widzą świata w innych kolorach niż ciemne, siwo, szare, czarne. Więc rozwój powoduje, że ściągamy te okulary i widzimy świat tak naprawdę takim, jaki jest. I też rozumiemy to, że mamy wybór. To jest kolejny fajny element rozwoju. Ja zrozumiałam, że ja mam wybór, że to ode mnie zależy, czy ja będę uśmiechnięta, pozytywna, czy ja będę smutna. Tak naprawdę nic o tym nie decyduje. Bo jeżeli mówimy o tym, mam zły humor, bo mnie ktoś tam wkurzył, no to jesteś zależny, to ty nie decydujesz, tak? Dlaczego? W ogóle, jak jest to możliwe, że mówimy o tym, że nie chcemy, żeby ktoś decydował o naszym życiu? Nie wiem, często tak jest, że nie wiem. Dziewczyny się cieszą, że mogą same sobie wybrać chłopaka, pracę, bo w niektórych krajach kobiety nie mają takiej możliwości, tak? Bo ojciec wybiera ci męża, albo na przykład, nie wiem, cieszymy się z tego, że mamy wybór w życiu i że jesteśmy panem swojej sytuacji, a tak naprawdę masa ludzi w ogóle nie jest, bo nie wiem, wystarczy, że wyjdziesz na ulicę i światło czerwone jest na pasach. I długo się nie zmienia i ty się spóźnisz, nie? I to są takie małe pierdoły, które powodują, że masz zły humor, bo dzisiaj nic nie idzie. Czyli to znaczy, że jesteś zależny, czyli to znaczy, że nie jesteś decyzyjny, nie panujesz nad swoim życiem. I te takie małe pierdoły, takie małe aspekty powodują, że twój dzień jest zły. No właśnie. Także dla mnie jak gdyby cały ten ruch rozwojowy, duchowy, on jest fantastyczny. Ja w ogóle wierzę we wszystko, co nam pomaga. Jeżeli jest coś, co Ci daje pozytywną energię, używaj tego, działaj. W moim przypadku to właśnie robi rozwój i znam masę przypadków ludzi, którym też rozwój osobisty, duchowość strasznie pomogła w życiu. Strasznie pomogła w życiu nabrać dystansu po pierwsze, poprzez to, że zauważyli pewne mechanizmy. Jeszcze raz powtarzam, potem te mechanizmy sobie zrozumieli, uświadomili, że one w nich są, a następnie zaczęli je gdzieś tam świadomie zwalczać, wprowadzając nowe nawyki, łapiąc się na jakichś negatywnych emocjach, czy na jakichś automatycznych reakcjach. I to jest tak naprawdę piękne, że tak jak jesteśmy w stanie zbudować nawyk czegokolwiek, prostego, banalnego, jak na przykład, nie wiem, biegania,
może zły przykład, chodzenia na siłownię, czytania. Tak samo jesteśmy w stanie zbudować nawyk świadomego kontrolowania swoich emocji albo kontrolowania, pójdę głębiej, tego jak się czuję dzisiaj. Jesteśmy w stanie my sami kontrolować siebie, żeby codziennie czuć się dobrze. Niesamowite, nie? Ja wiem, że teraz ktoś tam może powiedzieć, że co napierdzieli, w ogóle przy nie jesteśmy robotami, żeby kontrolować to, co w nas zachodzi, te wszystkie procesy umysłowe. Okej, nie ma problemu, masz wybór, tak? Ja wybieram to, że chcę się codziennie czuć fajnie i pewnego dnia sobie to postanowiłam i to się stało moim nawykiem. Więc jeżeli nie masz ochoty czuć się fajnie, tylko masz ochotę po prostu poddać się temu wszystkiemu, co ma wpływ na ciebie, okej, nie ma problemu. Także już trochę długo mówię, ale to jest, kurczę, to jest tak wieloaspektowe, to jest tak niesamowite i fajne jest to, co często zresztą powtarzam w ostatnich live'ach z Dawidem Piątkowskim, moim bardzo drogim znajomym przyjacielem, pozdrawiam Cię Dawidek, serdecznie, Marcałski, to jest przede wszystkim to, że czasami to jest jak trochę domino, czasami, zazwyczaj zmiana jednego jakiegoś bloku w Tobie albo zrozumienie jakiegoś jednego zmiana bloku, zrozumienie jednego mechanizmu, uświadomienie sobie, jak on działa, że on w Tobie jest, może tak naprawdę lawinowo przewrócić wiele innych problematycznych jakichś tam elementów w Tobie. Także no ja polecam spróbować na przykład. Masz jakąś taką rzecz, która Cię arcydenerwuje, no to spróbuj. A co możesz wygooglować, nie wiem, dlaczego czuję się źle, kiedy budzę się rano. I już, nie? I tam może wyskoczyć Ci masę przyczyn. A może sam do tego dojdziesz. Także no, rozwój pomaga w takich maleńkich aspektach życia codziennego. To przenosi się na nieco większe. A tak naprawdę, sumujemy te wszystkie cegiełki, to zobaczycie, że buduje się bardzo silna osobowość, jednostka, która jest w stanie w bardzo lekki, naturalny sposób zmieniać świat. Co to będę dużo wiedzieć, bawełnę? Ja głęboko w to wierzę, że za kilka lat ludzie będą bardziej przebudzeni, bardziej świadomi tych wszystkich mechanizmów. I tak naprawdę świat będzie po prostu piękniejszy, fajniejszy, bo jak my sami dla siebie będziemy bardziej uprzejmi, mili, uśmiechnięci, będziemy czuli się codziennie fajnie, pozytywnie, no to egzystencja w takim kraju czy w takim społeczeństwie będzie czymś naprawdę arcyprzyjemnym. I fajne jest to, że już coraz więcej ludzi zaczynają się inspirować. Stąd właśnie też powstał ten mój kanał Chwila Inspiracji. Bo to jest w sumie przesłanie, żeby zainspirować Ciebie, Was, wszystkich tak naprawdę do tego, żeby się zainteresowali tym rozwojem, a może by sobie coś poczytali, zastanowili się trochę. A dlaczego nie? Wszystkim nam się może żyć fajnie, prawda? Cóż, dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Trochę te informacje może były takie strasznie rozrzucone, ale jeszcze raz chcę tylko podsumować, że to, co jest fajne w rozwoju, w duchowości, to jest wpływ na ten mały aspekt dnia codziennego, aż po te wielkie ultimate marzenia, które możesz spełniać, kiedy stajesz się osobowością, która jest w stanie tak naprawdę ich dokonać. Zachęcam Cię do rozwoju, zachęcam Cię do oglądania filmów na YouTube, czytania książek. Uwierz mi, że życie będzie znacznie prostsze i fajniejsze, a tak naprawdę wystarczy odrobina, mała zmiana. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś dzisiaj ze mną. Tak naprawdę miałam mówić w liczbie mnogiej. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną na moim kanale Chwila Inspiracji. I chyba pierwszy raz w życiu, w historii tego kanału, proszę Cię, że jeśli spodobał Ci się ten filmik, to zostaw łapkę w górę i komentarz na dole. No i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Ci miłego dnia. Ciao! To jest właśnie widok z mojego okna. Niesamowite, prawda? Ten park, ta zieleń, no coś pięknego i to, co
niesamowite to, że o każdej porze roku to tak naprawdę jest wszystko piękne. Nic, tylko napałać oczko, cieszyć się, oddychać. No, teraz już się tego nauczyłam.